Witajcie w kolejnym odcinku Zwiedzanie przez bieganie. Dzisiaj zapraszam Was na test czterech plecaków biegowych z bukłakami. Pierwszy plecak, taki mój podstawowy, biegowy, z którym zrobiłem już ponad 2000 km, to jest ten plecaczek, kalencik. On za każdym razem, kiedy wracam z biegu, jest przeze mnie prany. No niestety, jak się człowiek poci, to po prostu plecak również wody nabiera i piorę go razem z koszulkami, piorę go razem ze spodenkami i popatrzcie, jak ma po tych 2000 km. W środku 1,5-litrowy bukłak. Plecaczek ten ma kieszonki, gdzie można wsadzić również bidon albo softlaski. Ma tutaj kieszonki na żele, ja zawsze mam jakieś drobne pieniądze, żeby mieć cokolwiek, jak mi się stanie na trasie. No i to jest mój podstawowy plecak, z którym biegam najczęściej i najwięcej. Drugi plecak, 10-litrowy, mały, zgrabny. Pas biodrowy, pas piersiowy, oczywiście bukłak, kieszeń zewnętrzna. Dwie kieszenie wewnętrzne, wyprowadzenie na rurę z bukłaka i kilka patentów, które mogą posłużyć do przypinania czy kijów, czy jakichś innych elementów wyposażenia sportowego. Osobiście bardzo go lubię, bo jest mały, zgrabny, można szybko zarzucić na siebie, jednakże w kwestiach biegowych ma on pewien mankament. Jest to plecak dla osób małych. Na opuszczonych paskach, jak widzicie, tutaj pas piersiowy uciska na szyję, to jest niewygodne, ale w momencie, kiedy dociągnę paski, to znowuż pas piersiowy się obniża, ale podnosi się pas biodrowy. Także to jest, jeśli chodzi o bieganie, jeśli ja lubię mieć mocno dociśnięty plecak do swojego ciała, jest to niewygodne, ale już w kwestii chodzenia, lekkie poluźnienie i jest wszystko w porządku. Fajny, mały, zgrabny plecaczek. Plecak numer 3. Do biegania i na wyprawy. Jest bardzo pojemny. Ja lubię takie szerokie, wygodne, dobrze leżące pasy. Boczne kieszonki są łatwo dostępne. Mieści się w nich telefon, klucze, pieniądze, żele. Niestety na szelkach nie ma pojemników, na przykład na dodatkowe bidony i to jest pewien mankament. Podczas biegu rurka idealnie współgra z ciałem i z plecakiem, nie skacze, nie odpada, a jeśli człowiek chce się napić, po prostu jeden krótki ruch, pach, plecak na marszobiegi, na długie wybiegania, ale wolne wybiegania naprawdę daje radę. Ostatni plecak, którego używam, jest najmniejszy, stosuję go na krótkie, bardzo szybkie wybiegania. Sprawuje się świetnie, w szczególności po zamontowaniu na przykład takiej pompki. To jest po prostu genialny wynalazek. Montujecie pompkę, naciskamy i samo się leje do buzi. Kieszonka na telefon, z tyłu można włożyć sobie dokumenty. Oczywiście bukłak, dwa zapięcia, wszystko na siateczce. W zupełności wystarczy na takie krótkie biegania. Wybrałem plecaki z Decathlonu, ponieważ jakby się mogło wydawać, oferta plecaków biegowych z bukłakami wcale nie jest taka szeroka. Owszem, możemy kupić plecak North Face'a, możemy kupić plecak Salomona, możemy kupić Grivela lub też Asics'a, przy czym kwoty, które musicie zapłacić za ten sprzęt w porównaniu do ceny plecaków z Decathlonu, mają naprawdę dosyć duże dysproporcje. Sprawdźcie sobie sami, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości co do tego. Wśród zaprezentowanych Wam plecaków mam swoich dwóch liderów. Ten plecak jest stricte do biegania po górach, do biegania trailowego, a ten do długich marszobiegów i wypraw górskich. Pozostałe dwa, w zależności, albo na krótkie wybiegania pod dom, albo na jakieś krótkie wyjścia, tak żeby zarzucić coś na siebie, kiedy dużo bagażu ze sobą nie ma. Jeśli podobał Wam się test, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie komentarze, co ewentualnie chcielibyście jeszcze zobaczyć w moich testach i zapraszam na kolejne trasy biegowe i na kolejne testy. Trzymajcie się!